Kiedy spać nie mogę i zamykam oczy, znowu widzę to samo, ten sam obraz. Dzień po dniu. Cierpienie drugiego człowieka. Bezradność. Janulewicz? Nie żył. Kurowski? Nie żył. Irgusiak? Nie żył. Bolek Parduła? Ranny. Najgorzej ranny z nas. Ja ostatni właściwie. Chciałem mu wodę podać. I zmarł mi na rękach. Mówił coś Bolek wtedy, kiedy jeszcze był przytomny? Dwa słowa tylko wypowiedział. Mamo, boli. Nic więcej. Andrzej, pomóż mi. Pomóż mi. Ta historia wydarzyła się we wrześniu 1995 roku. Oczy całej Polski zwrócone były na kopalnię Nowy Wirek w Rudzie Śląskiej, gdzie 711 metrów pod ziemią uwięzionych zostało 8 górników. Ofiary tej tragedii powiększyły czarną statystykę polskiego górnictwa. Tylko w ostatnich 60 latach na dole wydarzyło się 700 tysięcy wypadków, w których kilkadziesiąt tysięcy górników zostało rannych, a ponad 3000 zginęło. To tak, jakby z powierzchni ziemi zniknęło jedno śląskie miasteczko. Górnicy niechętnie wspominają te tragedie. Mówią, że dusze zmarłych lepiej powierzyć opiece świętej Barbary, a cudem ocalałych rodzinom i bliskim. Andrzej, wstawaj! Nie wiesz, że się górnika do roboty nie budzi. Andrzej, już jest późno. Jak mi się co stanie na grubie, to cię będę do końca życia straszyć. Ja. Jak się nie ogolisz, to już możesz zacząć. Byłem niechętny do pracy. Nawet o żonie powtarzałem, że nie mam chęci do pracy iść. Gdzieś mnie odciągało od tego. Bożenka, a może ja sobie dzisiaj wolne wezmę, co pomogę ci? Lepiej mi pomożesz, jak nie będziesz przeszkadzać, ja? O dziwo, nie miałam żadnego przeczucia. Dziwiłam się, czemu mąż wtedy nie chciał pójść do pracy. Zero instynktu. Też byłam zaskoczona, że żeby coś mnie powstrzymywało. Podzielić jego niepokój. Nic takiego nie czułam wtedy. Na kopalni jest jak w wojsku. Każda zmiana ma swojego dowódcę, Steigera, który na Ferezunku rozdaje robotę. Wtedy był nim Krzysztof Kozłowski. Kariera jak w amerykańskim śnie. Od zwykłego przodowego na sam szczyt w górniczej hierarchii. Mieczysław Kurowski pochodził z Zamościa. Na Śląsk przyjechał za chlebem. Właśnie miał sprowadzić do siebie żonę i trójkę dzieci. Elektryk Mariusz Strzelczyk, dusza człowiek, chętnie służył pomocą i doświadczeniem młodszemu koledze, Krzyśkowi Wielgusiakowi. Chłopak skończył dopiero 21 lat. Tego dnia miał pracować na rannej zmianie, ale się zamienił. Tadek Nowak był ratownikiem górniczym. Można powiedzieć, że dawał wszystkim poczucie bezpieczeństwa na dole. W swojej drużynie warto było też mieć Jurka Ochmana, największego kawalarza na zmianie. Krzysiek Nowok, kolejny młokos, na kopalnię przyszedł po wojsku. Pierwsze kroki stawiał pod okiem najstarszego w zastępie Stefana Janulewicza. Ten 43-letni górnik był gawędziarzem i wielkim miłośnikiem tabaki. Wiernych kompanów miał w Andrzeju Wicie, emigrancie z Pomorza, i Franciszku Pardule, którego wszyscy nazywali Bolkiem. Nie martwiłam się, że tam może coś mi się stać. A mój mąż też zawsze mówił, że kopalnia gruba to jest jego kochanka. Ja jestem żoną, a to jest jego kochanka i nigdy mu się nic nie stanie.
Pojedziemy dzisiaj na dwa przodki. I tak, na strzał idzie Parduła, Wit, Ochman, Nowak i Krysiak. Kto jest Krysiak? Ja. Pierdolnie. Krzyknął o 12, jeśli zaspał. No wiem, przepraszam. A co się stało? No i tak mi nie uwierzycie. Pies mnie z doma nie chciał wypuścić. Pies nasz, Dingo, w tym dniu właśnie skoczył mu na kolana przed wyjściem i nie chciał go wypuścić. Mówi się zwierzę, ale zwierzę też jest czujne. I po prostu chyba to wyczuło, że coś w tym dniu się wydarzy. Dobra, chłopi. Uwaga. Na strzał idą Krysiak i Nowak. Nowak czy Nowak? Co to za różnica, chłopie? Ale niech ci wyjdzie. Nowak na strzał, Krysiak na przodyk, a reszta zgodnie z obłożeniem. Idziemy. Młody, no. Uważaj, zaraz zakręt wyjdzie. Ile trzeba było dojść od tego miejsca, gdzie zjechaliście windą? Zjazd 12.30, a myśmy tam gdzieś byli przed drugą. Tak się szło około godzinki. Było dosyć daleko, a szliśmy pieszo. Pamięta pan, o czym rozmawialiście przed pracą? Różnie, pożartuje się. Uśmiech. Ktoś jakiś kawał powie. Tak ogólnie, tak zawsze na wesoło. Tam przychodzi facet do domu pijany, nie? Bo żona go pyta, gdzie byłeś, nie? Ja grałem z kolegami w szachy. Ona mówi, śmierdzisz alkoholem. A czym mam śmierdzieć? Szachami? Od początku pracowałem z Pardułą, Bolkiem. On ze mną lubił pracować, ja z nim. Mógł mi ufać w każdej sytuacji. Polegać na mnie, ja na nim. Związany, zżyty byłem z nim. Matka natura hojnie obdarzyła przodek, w którym pracowali górnicy. Z jednej strony węgiel o najwyższej jakości, z drugiej wszystkie możliwe zagrożenia. Wodne, ogniowe, metanowe i tąpaniowe. Pod tym względem kopalnia Nowy Wirek należała do najniebezpieczniejszych na Śląsku. Aby ograniczyć liczbę potencjalnych ofiar, w taki rejon wysyła się niewielu górników. No co jest? Co jest? Co jest? Prądu nie ma. U mnie też. Pierońskiego rolę z rana zepsuł. No dobra, chłopcy. Idę sprawdzić, co jest. No to mamy fajrak, chłopy. Elektryk powiedział, że tam jest awaria i musi najpierw to usunąć, dopiero przyjdzie do nas. No i mówię chłopcom, że musimy chwilę poczekać. No to koledzy mówią, to zjemy teraz śniadanie, bo potem już nie będzie czasu. No i każdy wyciągnął swoje śniadanie, siedliśmy. Więcej już nie pamiętam. Górnicy wierzą, że święta Barbara przed każdą tragedią daje znaki. Jeśli się je w porę zauważy, można uniknąć śmierci. No co wy tam na tym wierchu? Strajkujecie? Bych to wiedział, to się chłopie z babą w łóżku poleża. Czy można przewidzieć zbliżające się tąpnięcie? Nie, nie można. Można tylko po prostu prognozować, że w tym rejonie może być coś, ale nie wiadomo kiedy, gdzie i jakim natężeniu, jakiej energii. Tego nie da się przewidzieć. Maszyny nie idą, awarią mówi.
wstrząs przyszedł z chodnika piętrowego, a oba przodki milczą. Ja tam byłem o 10:00. Spokojnie było. Kogo tam dzisiaj rozpisali? 10 plus Steiger. To jest lista nazwisk. Czy to było bardzo silnie wyczuwalne tąpnięcie u góry? Bardzo silnie. Narwało całym budynkiem, aż trzęsło. To pierwszą taką myślą to było tak, który rejon i co z tymi ludźmi. To żeśmy przez to zaraz żeśmy dzwonili, informowali się, żeby się dowiedzieć, co z ludźmi się stało. Halo! Halo! Tu Kozdra! Kto tam jest? To ja! Krzysiek! Nowok? A inni? Jest jeszcze elektryk! Mariusz! Stojczyk! Nic nie widać! Nie ma czym oddychać! Zakładajcie aparaty, idźcie na przodek, sprawdźcie, czy tam komu można pomóc. Ja! Idziemy! Jak Bóg żyje, to reszta też może się uchować. Jadę na dół. To uważaj na siebie. I na dół wyruszają zastępy ratowników z Nowego Wirka. Nie wiadomo jeszcze, jakie skutki wywołał ten wstrząs. Spodziewać się można najgorszego. Tąpnięcie trwało 40 sekund i miało siłę 10 do potęgi 7 dżula. Tak zwaną siódemkę górnicy porównują do trzęsienia ziemi, które przewraca budynki. Biegliśmy do samego skrzyżowania. Później już się biec nie dało, bo po prostu zapylenie było takie, że na wyciągnięcie ręki nic nie było widać. Przesuwaliśmy się, trzymając się konstrukcji z taśmy i z szyn kolejków. Tak my się przesuwaliśmy do przodu. Halo! Tu my co? To tam idzie! Ja! A inni? My akurat byli na drugim przodku! Plony nie było! No wszyscy czekali w tym! Puchnęło! Wyszedł ktoś stamtąd? Idą my! To pan znalazł zwłoki Sztygara Kozłowskiego. Ciało było tak zakurzone, że po prostu nie było możliwości poznać, kto to jest. Jedynie po tym, że miał zawieszony metanomierz na szyi, poznaliśmy, że to osoba dozoru, że to prawdopodobnie Sztygar jest. No to bierzcie go, chłopie, na górę. Idziemy do wody. Myślicie, że ktoś tam przeżył? Idę mnie. Tąpnięcie spongowe wyrzuca wszystko do góry. Niszczy ciężki sprzęt, metalowe obudowy chodnika pękają jak zapałki. Jeśli górnicy jakimś cudem przeżyją taki wstrząs, chwilę później topią się w wodzie płynącej z popękanych rurociągów. Dobry Boże. Jak się pierwszy takie coś wejrzy, no to jest amen. Tego się nie da w żaden sposób opisać. Jest niemożliwe, żeby ktoś tam przeżył. Teraz zależy wszystko, gdzie byli ludzie, na jakim odcinku było tąpnięcie. Tego nigdy nie wiemy, nie? Zawsze jest ta szansa, że akurat ktoś może jest w miejscu, gdzie przeżyje. Ratujcie! Ratujcie! Kto to jest? Andrzej, to ty? Ja! Kajże się! Tu! Nie pamięta pan momentu samego wybuchu? Pamiętam właśnie ten podmuch, jak mnie zrzuciło. A potem już tylko pamiętam tyle, żeśmy leżeli jeden na drugim. Ja, Ochman i Nowak. My trzech żeśmy leżeli w samym środku, jeden na drugim. Weź to ze mnie, Andrzej. Czekaj. Weź to. Gdzie jestem? Nie, chyba nie. Co się stało? Tu my są! Kto?
zrobił ragitazek! Jest jeszcze kto? Janulewicz! Ta siła uderzenia była bardziej po mojej stronie niż po drugiej stronie. Bo powiedzmy, ode mnie siedział kolega metr, co razem my kanapki jedli. I on zginął, a ja przeżyłem. To znaczy, od śmierci dzielił mnie tylko metr. Boże, młody! Co z nimi? Już po nich! Boluś! Żyjesz, Bolek! Cię nie bój! Nie ruszaj się, chłopie! Nie ruszaj się, chłopie! Nie ruszaj się, wszystko będzie dobrze! A, żyjesz! Jaki był stan Bolka, Pardoła? Był przytomny, ale tracił przytomność. Ale cały czas tylko wołał pomocy, pomocy, pomóżcie mi. A coś by mówili, pomóż, abyśmy ich zjemieli. Trudna taka bezsilność. To jest właśnie najgorsze. Że kolega się męczy, a człowiek u niego siedzi i nie może nic zrobić. Na górze zawiązał się sztab kryzysowy. Kierownikiem akcji zostaje dyrektor kopalni Jan Strojny. Jego zastępcą Wojciech Zasadni. To były warunki ekstremalne. Ja takich warunków nie widziałem, a widziałem kilka zdarzeń związanych z tąpaniami. Natomiast te warunki były warunkami w mojej karierze ekstremalnymi, jeśli chodzi o prowadzenie akcji ratowniczej. Pierwsza narada odbywa się z udziałem wojewody śląskiego i ministra górnictwa. Nie ma możliwości dotarcia do tego strefa, do tej strefy zagrożenia ani z góry, ani z dołu. Nie ma. Panie ministrze, analizowane były możliwości wszelkie, jakie są. 6 zastępów jest w tej chwili na tej zmianie, 6 następnych jest na nocną zmianę, plus ludzie, którzy znają rejon kopalni, zabezpieczają transport, dostawę materiałów, dostawę maszyn, urządzeń. Zawsze się myślało, że znów nas to dotknęło, tą rodzinę kopalnianą, taka tragedia. Jest taka myśl, że może się znów uda, jeśli nikomu nic nie stanie? No, to nie myśl, że się uda, to pragnienie, żeby się udało. Zawsze to było pragnieniem, żeby się udało. Jademy! W tunelu o wymiarach 80x80 cm zastęp 5 ratowników posuwał się zaledwie o 1 metr na godzinę. Zakładano, że do przebrania w taki sposób jest jakieś 130 metrów zbitego ciężkiego węgla. Szanse na ocalenie górników malały z każdą upływającą minutą. W taki sposób to będzie trwało miesiącami. A masz inny pomysł? Stawa działa idealnie, nic innego nie wymyślimy. Może by to jechać kombajnem? Za wielkie ryzyko. Dobra, robimy zmiany co godzina. Gdzie oni są? Górnicy zawsze myślą tak, dopóki się nie wydobędzie ostatniego, no to trzeba liczyć, że on żyje. Przychodziły chwile zwątpienia? Nawet jeżeli, powiedzmy, by taka chwila się zdarzyła, no to nikt tego nie pokaże, że taka chwila jest. Nikt tego nie pokaże. Pustka, w której znaleźli się górnicy, miała 10 metrów długości i 3 szerokości. Temperatura sięgała 41 stopni. Wilgotność 85%. Szybko ubywało tlenu. Stukając na zmianę w rurociąg, górnicy próbowali nawiązać kontakt głosowy z ratownikami. No i co? Nic. Cisza. Źle z nim. A
Tady. Na wielom starczy luftu. Nie wiem. 2-3 dni. Ja nie wytrzymam tu z nimi. Znalazłem jeszcze jednego. Kogo? Chyba Kurowski. O Jezu. Najgorsza była cisza i ciemność. Nikt nic nie mówił. Nie wiadomo, kto o czym myślał. To jest tajemnica każdego. Na pewno każdy myślał o własnej rodzinie. To wiem sam po sobie, bo też myślałem o rodzinie. Bożena Witt o wypadku dowiedziała się od brata. Pracował na tej samej zmianie co Andrzej, tylko w innym rejonie, nieobjętym tąpnięciem. Irek wiedział, że Bożenie niczego nie powiedzą na kopalni. Jest taka zasada, że w pierwszej dobie akcji rodzinom górników nie przekazuje się zbyt wielu informacji. Czasami po prostu lepiej nie wiedzieć. Ze zgrozą tego wszystkiego słuchałam. Staraliśmy się gdzieś dowiedzieć z tego sztabu ratunkowego, czy coś wiedzą. Nigdzie nie można się było nic dowiedzieć, wszędzie taka była nerwowa atmosfera, nie przeszkadzać, robimy co możemy. I mówili w wiadomościach, że się coś stało na kopalni Polska Wirek. A ja w tym dniu przygotowywałam przyjęcie, bo syn miał właśnie urodziny. No ale już miałam takie niepokój w sercu. Wtedy spokojnie zasnęłam i dopiero rano, jak budzik, patrzę, męża nie ma. No a jak po kilkunastu minutach usłyszałam dzwonek do drzwi, to wiedziałam, że to już byłam pewna, że coś naprawdę złego się stało, bo z kopalni przyszli. Ratownicy cały czas pracowali w strefie zagrożonej kolejnymi wstrząsami. Takim tąpnięciom towarzyszy intensywne wydzielanie się metanu. Wystarczy jedna iskra, aby doszło do jego zapalenia i wybuchu pyłu węglowego. Rąbało serce, że w pewnym momencie pomyślałem, że kolega, który za mną się czuł, że on słyszy moje serce. No, po całej robocie, ja żeśmy szli już na wyjazd, rozmawiam z nim i mówię mu o tej sytuacji, nie? A on padł, wiesz co, Bogdan, a mnie tak moje waliło, że myślę, że ty je słyszysz. Strach jest paskudny. Momentami, jak to się mówi, strach dupa ścisko, za przeproszeniem, ale z tym się nie zrobi nic, trzeba iść do przodu. W trzeciej dobie akcji brało udział 225 ratowników z Zabrza, Bytomia, kopalni Halemba, Śląsk i Pokój. Po pokonaniu 40 metrów zawału ciągle nie było znaku życia od zasypanych. W takim tempie akcja mogła potrwać jeszcze ponad 200 godzin. Najdłużej w historii 158 godzin przebywał pod ziemią górnik z Rokitnicy, Alojzy Piątek. Na kopalni wszyscy przygotowywali się na najgorsze. Proszę panów, jaka jest szansa waszym zdaniem, żeby ci górnicy zostali uratowani? Wszystko w zależności jest od tego, w jakich warunkach się znaleźli tam na dole, nie ile tego chodnika zostało zebrane. Jeżeli ten chodnik jest cały, zaciśnięty, jak to się mówi, do zera, no to teoretycznie jest bez szans, nie? No, panowie, czy znaliście tych, którzy tam zostali, tych odciętych górników? Mam dwóch takie znam, co razem żeśmy pracowali, a co dalej, nie wiem, tych nazwiska nie znam. Tego z nami nie tak dawno robił. Dyrektorze, panie są żonami górników. To pani Róża Parduła, to pani Krysiakowa. Dobry. Dzień dobry. Wiadomo, co z nimi? Ludzie na bramie gadają, że trupy wyciągacie. Mamo. Głupoty gadają. My na teraz nic nie wiemy, no ale każdy robi, co może. Ale jak długo to może potrwać?
Obiecajcie nam, że jak ich znajdziecie, to nam pierwszym o tym powiecie. To był jeden długi dzień. Właściwie czas się zatrzymał rano i nie było dnia, nie było nocy. Było jeden długi dzień. Nie mogłam spać, nie mogłam jeść. Jak dzieci były w szkole, w przedszkolu, to rozklejałam się po prostu i płakałam. Dzieci przychodziły, dopiero mi pocieszały. Mamo, nie martw się, będzie dobrze. Bo pierwszego dnia nie powiedziałam dzieciom, że jest tata przysypany. Tylko mówiłam, że jest w pracy, dowiadał się, gdzie jest tata. No ale jednak nie wracał długie godziny, więc musiałam powiedzieć, że tata miał wypadek, jest przysypany. Czego panu najbardziej brakowało tam na dole? Za czym pan tęsknił? Za żoną i dziećmi. Kiedy zamykałem oczy, widziałem rodzinę swoją. I na tym się właśnie zastanawiałem, czy to obrazek, który widzę, zamykając oczy, będzie ostatnim. Końcowie taśmy. To była taka pompa. Mówię, co to może trochę wody będzie. No i wtedy zaszłem. Dość nisko było. Słyszałem głos ludzi. Halo! Jest tam kto? Przecież ktoś tam musi być. Z tego nie będzie, szefie. Dzioby! Żyją. Żyją. Są żywe! Dobra, wybierzmy się! Są żywe! Trzeba zadzwonić na bieg. Jakie to uczucie, kiedy się usłyszy stukanie z drugiej strony? Wiem, jaką jest radość do ratownika. Jak on usłyszy, że kopie, że nie robi to daremnie, bezcelowo. Słyszy, że ktoś tam jest. A co dopiero musi być za radość do człowieka, który jest z drugiej strony? Odciętym te na dni. Mamy ich. Mamy nawiązany za 2:05 kontakt z poszkodowanymi. Udało się, słabo słyszalne, ale potwierdzony po raz drugi za 15 minut. Wyraźnie i mamy ocenę sytuacji, jeśli chodzi o ludzi, taką, jaką podam. I tak, Ochman Jerzy żyje, Wit Andrzej żyje, Nowak Tadeusz żyje, Wielgusiak Krzysztof nie żyje, Kurowski Mieczysław nie żyje, Krysiak Andrzej żyje, Janulewicz nie żyje i Parduła Franciszek żyje, ale jest ranny. Jaka jest w ogóle atmosfera tutaj w kopalni? Czekacie na to, jak to... Każdy czeka, każdy się dowiaduje, każdy czeka, każdy jakoś tak żyje tym na nam. Dla nas to już jest na jedna najważniejsza wiadomość, że żyją, że ich jest 5. To już jest sukces, to już jest bardzo duży sukces. To jest kontakt, że wiadomo, o co chodzi. A nie boi się pan, że nie przetrwają tego? No jest taka obawa, no ale jest po prostu z nimi kontakt i jakieś... Środki, napoje, co podawane, to jest jednak duży plus. Czwarta doba akcji miała być przełomowa.
Skończył się twardy węgiel, pozwalając ratownikom przybliżyć się do uwięzionych górników. Ocaleniem okazał się rurociąg, którym od 52 metra tłaczano na przodek powietrze i podawano wodę. Chopy, chcecie wody? A wody. Skąd masz? Zaraz będą soki. Co? Godojek z nimi, idą po nas. To my się uratowali. Słyszysz, bo już się my. Idą po nas, wytrzymaj. No, zaraz nas tu wezmę, wytrzymaj. Chcę stąd wyjść, wypuśćcie mnie. Chodźcie, tak. Co tam się dzieje? Co jest? Ja już tam nie wchodzę. Spokojnie. Miejcie go! Trzeba się spieszyć! Robimy zmianę, chopy! Robimy. Gdzie go? Szefie, dalej nie idzie. Przez ten cholerny złom. Utknęliśmy. Cholera. Zajęło ratownikom aż 16 godzin. Wtedy nie wiedzieli jeszcze, że dzieliło ich zaledwie 40 metrów od zasypanych górników. Ile osób tam pracuje na dole jednocześnie? Jednocześnie, w związku z tym, że ten przodek jest wąski, to maksymalnie dwie osoby w tym przodku. Czyli szybciej nie da się pracować? Szybciej nie da się pracować. Ile to może potrwać jeszcze? Czy dwie doby, dobę? Trudno mi to określić. Jeżeli nie chcę się na ten temat wypowiadać. Myślał pan, że mogą nie zdążyć? No ja się martwiłem bardzo o rannego. Żeby tylko do niego zdążyli. Tym się martwiłem. Cały czas nadzieja była, że mąż żyje i wszystko w porządku, ale jak dowiedziałam się, że jest ranny, ciężko ranny, to wtedy naprawdę bardzo się bałam. Wtedy czułam, że nie jest wszystko dobrze. Głowa boli. Boluś, oni są już niedaleko, jeszcze trochę. Wytrzymaj. Powiedz moim dziążkom, że ja je bardzo. Boluś, sam im powiesz. Boluś. Oni już idą po nas, słyszysz? Już są niedaleko. Wezmą cię do szpitala i wszystko będzie dobrze. Boluś. Zimna. Bolek. Zimna. Nie mogłem dać sobie rady z tym. To nie była pana wina. Wiem, że nie. Jakoś częściowo się obwiniałem. Nie wiem dlaczego. Jak u was? Strasznie gorąco. Jaki dzień dzisiaj? Długo tu siedzimy? Wtorek, drugi dzień! Jak stan zdrowia Parduły? Słyszysz mnie? Wolek umarł! A reszta? Długo już nie damy rady! Trzymajcie się, my są już blisko! Chopy, do roboty. Dobra, chopy, bierzemy się. Dalej.
sprężylimy. Bolek nie żyje. By nie ten cholerny zimny. Zgłoszony na wierch? A co, widzę z lekarzem? Nic mi nie wiadomo. Żeby nie doszło tu u góry do tego, do jakiegoś, czy tam powiedzmy, podłamania tych ratowników i tak dalej, nie podawaliśmy tego do wiadomości, nie, ale my na dole wiedzieliśmy, że Parduła nie żyje i tu sztab akcji też wiedział. Było gorąco? No, temperatura była, wiadomo, jak w takich warunkach. Gorąco i ciasno. Nikt z ratowników do końca akcji nie wyjawił, że Bolek Parduła nie żyje. Dla coraz większego tłumu gromadzącego się przy szybie informacja o umierających górnikach na dole byłaby szokiem. Tym bardziej, że po ostatnim kontakcie głosowym na długie godziny zapadła kompletna cisza. Ale się nad tym zastanawiam. Czy dojdą, czy zdążą? Czy nas zostawią? Mieliście takie myśli, że was mogą zostawić? E tak. Dlaczego? To zbyt długo trwało. Ta nadzieja gasła z każdą godziną, powiedzmy, z każdą minutą. Jesteście tu? Wodę wracą! Stójcie! Stójcie! Wodę nie dzieje! Mamy ich! Te chopy żyją! Mamy ich! Udało się! Udało się! Piątego dnia o 7 rano ratownicy nawiązali kontakt wzrokowy z uwięzionymi górnikami. To był cud. Pustka, w której się ukryli, była na 90 metrze chodnika, 40 metrów wcześniej niż zakładano. Jeśli akcja trwałaby jeszcze kilka godzin, górnicy by tego nie przeżyli. Stawajcie! Stawajcie, chłopy! Spokojnie! Wyjdzie dobrze. Po kolei wychodzili. Po kolei. I w momencie, jak pierwszy, powiedzmy, złapał rękę tego ratownika, to już bym nie puścił, dopóki nie wyszedł. To się rozgrywa, proszę państwa, w tej chwili, dokładnie za kilka minut. Ekipy ratunkowe wywiozą na powierzchnię górników. Są już na podszybiu. To jest kwestia może minuty, może dwóch, może trzech. Pierwsze moje pytanie to było, jaki dzisiaj dzień. A z początku mi nie chcieli powiedzieć. Ale tam taki prawie kolega mnie nie zagadał. Leszek, ale powiedz mi prawdę, nie okłamuj mnie. Powiedział mi, że już jest piątek. Był pan zaskoczony? Bardzo. Thank you.
A czekali mi się na was! Andrzej, tu ja. Słyszysz mnie, Andrzej? Grażynka już. Już jest dobrze. Dobrze jest. Będzie dobrze. Ja zawsze wierzyłam, że wróci mi. Tego się zawsze trzymałam. Byłam dobrej nadziei i cieszyłam się, że przeżył. Jest pani silną kobietą. Trzeba. Czasami trzeba. Wiedzieliśmy już, ilu zginęło, ilu jest uratowanych. Za każdego każdy swoje łzy wypuści. Za uratowanego. Po prostu, no, serce przychodziło do gardła. W tej chwili wyjeżdżają. Wyjeżdżają ratownicy z Burgeni. Liczy się czas. Za chwilę następną klatką wjedzie kolejny. Już postawione są nosze, ale jeszcze nie ma klatki wyciągu. Są już i kolejni. Dowiaduję się od kolegów reporterów, że ten górnik nazywa się Wit. Ten, który naprowadził ratowników na swój ślad i ślad swoich kolegów. Przykryty kocem dlatego, że jest różnica temperatur. W tej chwili na sygnale R-ką odwożony jest do szpitala. My czekamy jeszcze na kolejnego, piątego górnika. Teraz jeszcze nie wiem, co się dzieje. Być może jeden z rodziny górnika zasłabł, został odprowadzony przez lekarzy. Podawane są środki uspokajające. Momencik, jeszcze się dowiem, o co chodzi, bo... Prawdopodobnie zmarł i zważą go na poziom 700. Nadzieja, że Bolek Parduła żyje, była niewielka. Jednak nikt z ratowników nie chciał się z tym pogodzić. Informacje o jego śmierci przekazano dopiero po tym, jak lekarz, który do niego dotarł, stwierdził zgon. Jak ich wyciągali, sanitarki liczyłam. Jedna sanitarka odjechała, druga sanitarka na sygnale odjechała, trzecia, czwarta, a piątej nie było. Jak tej piątej nie było, sanitarki to wiedziałam, że mąż nie żyje. Wtedy dopiero. Co pani serce mówiło? Nic. Pustka, nic. Nie wiadomo, co robić, nie wiadomo, co powiedzieć dzieciom. Strach przed przyszłością, że się zostaje samemu, nie? Franciszek Bolek Parduła był ostatnią, piątą ofiarą tej tragedii. Miał 39 lat. Osierocił trzy córki. Kasię, Mirkę i Małgosię. Zmarł w piątek o trzeciej w nocy. Zabrakło mu 6 godzin. Czwórka cudem ocalonych górników trafiła do szpitala w Bytomiu. Byli skrajnie wycieńczeni i odwodnieni. W ciągu 5 dni spędzonych na dole stracili od 10 do 20 kilogramów wagi. Ja sobie tak pomyślałam, że jak go zobaczę, to powiem witaj wśród żywych. Ale gdy go zobaczyłam, zabrakło mi głosu po prostu. Jedno słowo powiedziała, cześć. I rozpłakała się? Tak. Pan też płakał? Też. Nie ukrywam, ale płakałam. Ze szczęścia. Ochman, Nowak, Wit i Krysiak narodzili się na nowo. Pod troskliwą opieką lekarzy i bliskich szybko wracali do zdrowia.
Ich nazwiska tygodniami nie schodziły z pierwszych stron gazet. Jednak kiedy szum medialny opadł, zostali sami, ze swoimi lękami i mrocznymi tajemnicami. Klaustrofobię i strach przed ciemnością topili w alkoholu. Pomimo trwających miesiącami terapii, nie wszystkim udało się wrócić do normalnego życia. Żaden z ocalonych górników nigdy nie zjechał już na dół. Dla nich i tych, którzy zginęli, była to ostatnia szychta. Andrzej! Już dobrze. Jestem tu. Nie bój się. Zabierz mnie stąd. Robił pan sobie taki rachunek sumienia? Tak. Powiedziałem, że jak wyjdę, będę innym człowiekiem. Lepszym.